Elfy, tutaj Olka i moi drodzy, witam was dzisiaj w krótkiej nowej serii na kanale, czyli Butterfly Soup. Weźmy sobie nową grę, a ja wam opowiem w skrócie, co wiem. Wiem jedynie, że jest to visual novel, wiem jedynie, że jest, wiecie, taka... Dokładnie, fruity trochę, więc jestem strasznie ciekawa, co tutaj będzie. Diala to między 3. a 4. klasą. Okej. Dawno, dawno temu. I ogólnie gra trwa tak 3-4 godziny, więc wydaje mi się, że się wyrobimy tak w 4 odcinkach maksimum. Żyła księżniczka o imieniu Minso. Lubiła broń, wszyscy się jej bali. Groziła innym nożami i kradła lub niszczyła ich rzeczy. Zawsze zostawała wysyłana do gabinetu dyrektora, by była niegrzeczna. Mimo to była piękną księżniczką. Niestety była też skazana na ukłucie się w palec, na wrzecionie i śmierć. I oczywiście pewnego dnia kompletna idiotka jednego dotknęła. Oho. Czyli mamy... I zapadła w głęboki, podobny do śmierci sen. A przynajmniej powinna. Zamiast tego księżniczka gwałtownie wstała i powiedziała: to najgorsza historia na świecie! O mój Boże, wife! Uciekam! Czekaj! To nie tak miało być! Jestem tu, zły smok! Już cię zabiłam! Ha? Czym? Pistoletem! Nie masz pistoletu! Zrobiłam go z kamieni! Okej, okay, bohater przybył! Jako brat Minso próbuje ją przekonać. Słuchajcie, mi jest teraz tak głupio, ponieważ ja jestem K-popiaru i na przykład jest jak Seohyun, no to się czyta chyba Sohyun, prawda? No ja tak zawsze czytałam, tak też słyszałam, jak inni czytają, więc mam to mówić jako Minseo? No nie, Minso, po prostu tak to uznajmy. Najwyżej mnie w komentarzach oczywiście możecie poprawić. Min to niemożliwe. Kogo to obchodzi? Jeśli mam pistolet, wygrałam! Ciężko dyskutować z rozumowaniem Min. Dobra, wygrałaś, zacznijmy od początku. Tym razem nie ktoś inny będzie księżniczką, nie ja. Tylko ja jestem tutaj jeszcze dziewczyną, więc pewnie ja. Dobra, Dia i tak wygląda bardziej jak księżniczka. Co to ma znaczyć? Jesteś bardzo ładna i twoje włosy są tak uroczo kręcone. Wyglądasz przez to jak księżniczka. Miałem na myśli, że jest mniej agresywna, ale nieważne. Czyżbyśmy grali w jakiegoś RPGa? Druga próba. Oho, dawno, dawno temu. Żyła dziewczyna imieniem Dia. Była bardzo cicha. To nie tak, że nie miała nic do powiedzenia. Bardziej bała się, że kiedy otworzy usta, powie coś, czego nie powinna. Kiedyś trzymała ogryzek od jabłka przez 45 minut, bo nie chciała, żeby inni patrzyli, jak idzie przez klasę do kosza do śmieci. Boże kochany, zostałam, słuchajcie, tutaj wyzwana przez tę grę dosłownie. Nie, że ja miałam takie sytuacje, że jak po prostu były pączki dla całej klasy, ponieważ były kupione. Ja byłam jedyną osobą, która myślała, to są pączki dla całej klasy, a co jeżeli dla całej klasy, ale nie dla mnie? Hit po prostu. Taki rodzaj ciszy. Była też szalenie wysportowana. Chodziły plotki, że pod koszulką ma sześciopak. Slay. Ale na nieszczęście, mimo tego jak silna była, ta księżniczka także była skazana na dotknięcie, wrzeciona i śmierć. I pewnego dnia kompletna idiotka dotknęła go. I zapadła w głęboki, podobny do śmierci sen. Jedynie pocałunek prawdziwej miłości mógł przełamać klątwę. Przez wiele lat... Dia, wstawaj! Przyszłam cię tu uratować! Tylko bohater może ją obudzić. To ja? Ja jestem bohaterem? Czekaj, nie? Nie, ja nim jestem! Kurczę, zeskiptałam, ale no wiadomo, co tam prawdopodobnie było. Co? Ale skoro ty jesteś bohaterem, to czym ja jestem w ogóle? Słuchajcie, ja bardzo doceniam jego tutaj Arturowy t-shirt. Teraz tego muszę mema wrzucić. Olga, która edytuje. No, pistoletem! Co? Minęła mnie ramię, czy ona i co oleje mnie w smoka? Bang, jesteś martwy! Nieźle, ale odbiłem kulę moją własną kulą! Też mam pistolet! Dlaczego? Jesteś smokiem! Jesteśmy w fabryce! Każdy ma pistolet! Dia podnosi się na nogi. Ja też mam pistolet! Strzel w smoka, strzel w Min, strzel w Juna, strzel w odbitą kulę. Czekajcie, ale... Które my jesteśmy bohaterem, bo już się pogubiłam. Uznajmy, że jesteśmy naszą wife, czyli z tą, z bluzą Hot Wheelsów. Czyli ja bym strzeliła w smoka? Bang, a nie jesteśmy chyba Dio. Martwy. Nieźle, ale szkoda, kula się ode mnie odbija. Jak to możliwe? Moje smocze łuski są silniejsze niż pancerz czołgu. Co teraz? Może da się to rozwiązać bez walki? Przedyskutujmy ty... Przemoc rozwiązuje wszystko! Robię nowy pistolet z kamieni! Zstępujesz mnie? No! Bang! Smoki żyje! A zapomniałaś? Jestem kuloodporny. Ale mój pistolet nie wystrzelił kuli.
Oho, wystrzelił. Mniejszy pistolet. Który wystrzelił nóż, który eksplodował. Po co był mniejszy pistolet w środku? Żeby wystrzelić nóż. Nie, ale czemu pierwszy pistolet nie mógł wystrzelić noża? Min patrzy na June z niedowierzaniem. Bo wystrzelił mniejszy pistolet? Nieważne. Okej, okay, powiedzmy, że mój łokieć jest teraz zraniony. Jeśli go dotkniecie, przegrywam. Min się na niego rzuca! Hayden robi unik i wbiega po stopniach na zjeżdżalnię. Kiedy Min go dogania, obraca się tak, że stoi plecami do ściany. Wygląda, jakby miała z tym problem. Potrzebujesz pomocy? Co? Nie! Zły smok udaje, że biegnie w prawo. Min się na to nabiera, a on przebiega obok niej tą samą drogą. Min się potyka i wywraca na moście! Zanim Min to zauważa, Dia szybko podnosi złego smoka i zrzuca go z konstrukcji jako worek ziemniaków. Czekaj, jesteś księżniczką, nie możesz tak robić! Dia zrzuca też go! Kiedy June znika za krawędzią, Min podnosi się na nogi. Gdzie są wszyscy? Oni... Balkon się zapadł. Zamek jest w budowie. Ta! Uratowałam cię! Mój bohater. Ta! Jestem twoim bohaterem! Min stara się znieść Dię po zjeżdżalni. Slay, wives. Gdyby chciała Dia, mogłaby zniszczyć ją jednym uderzeniem, ale cierpliwie się na to zgadza. Zawdzięczam ci życie. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Możesz odwdzięczyć się po... Łup! Aha! Mam na imię Dia. Nie wiem, co jeszcze o sobie powiedzieć. Jestem nudna. Ta druga dziewczyna to Minco. Wszyscy mówią na nią Min. Jest super fajna. Widzisz to coś na jej ręce? Narysowała sobie na niej wielki sztylet markerem, jak tatuaż. Uuu, she's cool. A na lekcjach robi gwiazdki ninja z papieru i rzuca nimi w ludzi. Materiał na żonę. Przyszywa do nich skrzywki, żeby bardziej bolało. Ale nigdy nie rzuca nimi we mnie. Co romantyczne. To pewnie dlatego, że jestem jedyną dziewczyną, jaką zna, która lubi baseball. Obie myślałyśmy, że jesteśmy jedyne na świecie, więc bardzo się cieszyłyśmy, że się spotkałyśmy. Bardzo ją lubię. O, zawsze robię się zazdrosna, oglądając, jak profesjonaliści grają w baseball. Bycie w prawdziwej drużynie musi być fajne. Łapacz wszedł na wzniesienie na rozmowę z miotaczem. Rozmawiają, zasłaniając rękawicami usta, żeby nikt nie widział, o czym mówią. Kiedyś to będziemy my. Chwilę, co? Ale jak? Twoi rodzice nie pozwolą ci nawet dołączyć do mojej drużyny, bo jesteś dziewczyną. O mój Boże, słuchajcie, ja wiem, o co tutaj się dzieje. Ja wiem, co tutaj się dzieje. Tak samo te gadanie, że a księżniczka może robić to, a może robić inaczej. Przepraszam bardzo, kobiety mogą robić wszystko. I mężczyźni też, jeżeli będą chcieli, prawda? Poza tym, kiedy dorosnę, będę lekarzem albo inżynierem. Co? Niby jak? Moi rodzice tak powiedzieli. Teraz sobie właśnie zdałam sprawę, że nie, no w sumie wiecie, możemy robić wszystko, ale tak wiecie, w takich pozytywnych kwestiach, bo teraz powiedziałam, że mogę robić wszystko, to też mogą się zaliczyć te takie złe rzeczy do tych. Dobra, nieważne, wiedzieliście, o co mi chodzi, prawda? No i moi rodzice powiedzieli, żebym zdała test z matmy i go oblałam. To nie jest coś, czego powinnaś być dumna. Nie wiem, jak ty to robisz, nie mogłam tak rozczarować rodziców. To jakby mój największy koszmar. Jeśli twoim największym koszmarem jest rozczarowanie rodziców, to znaczy, że twoi rodzice coś bardzo złego zrobili. Powinnaś móc robić, co chcesz, bez martwienia się, co pomyślą. No nie wiem, to brzmi samolubnie. Wybranie swojego przeznaczenia nie jest samolubne. Slay Min, jakby całkowicie się zgadzam. Jesteśmy w Oakland, nieważne, z tatą Min i June'em. Może powinnam wytłumaczyć, gdzie jest Oakland dla ludzi, którzy nie mieszkają w Kalifornii. Jakby my mieszkamy, słuchajcie, w... Poland, polskie. Wiesz, gdzie leży San Francisco? I guess! Nie jesteśmy tam, jakieś 30 minut drogi stamtąd. Bestie, jakby okej. Okay. Ej, Dia. Muszę ci coś powiedzieć, coś ważnego. Ja, nieważne, zapomnij. Powiedziałam, zapomnij, nie przejmuj się tym! Ja tutaj czuję, słuchajcie, jakieś fruity vibes. Nie bawisz się dobrze? Jesteś głodna czy coś? Czemu zmieniasz temat? Jeśli próbujesz odwrócić moją uwagę, to nie zadziała. Chodźmy po popcorn. Popcorn jest super, lubię popcorn. Min jest dla mnie taka miła. Powiedz, kiedy możemy iść. Gość z popcornem jest parę rzędów za nami. Użyj myszki, by wchodzić w interakcję. Slay! Czekajcie, zobaczmy, spójrzmy na boisko. Min chyba chce pobić rekord świata na najgłośniejszy dźwięk w historii. Że niby jak bezpieczny! Potrzebujesz laserowej operacji oczu! Mam nadzieję, że osobą, którą lubisz, lubi kogoś innego! Slay mama, to ja też tak zawsze mówię. Daj spo...
Zadławiłam się śliną. Wygląda zawstydzona, więc ja to się z powrotem w stronę wojska i udaje, że nic nie widziała. Boże kochany, słuchajcie, ja całkowicie zagrałam w tę grę, no bo jakby to była visual novel i jeszcze z osobami LGBTQ, jakby slay, ale to, że tutaj są takie wspaniałe interakcje, nie wiedziałam, okej? Dobra, no to popatrzyliśmy. Spójrzmy na kobietę. Trzyma coś w ramionach. Pies? Dia szybko podbiega, żeby zerknąć. Ku jej wielkiemu rozczarowaniu to dziecko. Always ja, always ja. Zobaczmy tutaj. To siedzenie Junso. Poszedł z tatą do toalety. Okej, dobra, więc przejdźmy tutaj dalej. Min, ta? Chodźmy po popcorn, rozmawiaj o szkole, rozmawiaj o baseballu, nieważne. Przepraszam bardzo. Ja tutaj, jak ja już mam swoją wybrankę, bohaterkę, to ja muszę wszystkie opcje wybrać, prawda? Zanim pójdziemy po ten popcorn, czyli rzeczywiście zajmiemy się questem. Czyli rozmawiamy o szkole. Mam nadzieję, że za rok będziemy w tej samej klasie. Tak. Oho, ktoś chyba myśli, że może nie zdać. Wiesz, co do tego... Nieważne, wszystko dobrze. To bardzo podejrzane. Znowu dziwnie się zachowuje jak wcześniej. Co jest? Nie chcesz być w tej samej klasie, co ja? Nie? To nie tak? Tylko nie będę... zapomnij... Czy to ma coś wspólnego z tym, czego nie mogła mi wcześniej powiedzieć? Junso pewnie wie, o co jej chodzi. Okej, na pewno wszystko dobrze? Tak? Przestań się tym martwić. Nic z niej chyba i tak nie wyciągnę. Rozmawiamy o baseballu. Wiesz, zastanawiałam się, skoro rodzice zabraniają ci grać w baseball, czemu nie zaczniesz grać softball? Podaj rękę, pokażę ci. Dia podaje Min swoją rękę. Min przykłada do siebie ich dłonie. Jej palce kończą się parę centymetrów przed palcami Dii. Cute. Ma takie małe ręce. To ma sens, ma na imię Min. Cała jest mini. Mam za małą rękę, żeby poprawnie złapać piłkę do softballa. Słuchajcie. Mamy short królową, która ma, jest ogólnie niska, ma małe rączki, ale potrafi po prostu taki komuś wykręcić, że stanujemy Min, absolutnie. Nie mogę nimi nawet rzucać, zawsze wypadają mi w połowie. Piłki do softballa są aż o tyle większe od tych do baseballu? Tak, ale to bez sensu, w takim razie to nie chłopcy powinni grać w softball, a dziewczyny w baseball? Bo chłopcy zazwyczaj mają większe ręce. Jest na odwrót, kto to tak wymyślił? Bo ja wiem. Chodźmy po ten popcorn. Okej. Dia i Min wstały. Widziałam, jak pan z popcornem mijał tych ludzi. Min gapi się z zachwytem na wszystkich fanów baseballu. Spójrz, tyle tu białych ludzi! Jak w telewizji! Rzeczywiście, żyjemy w tak azjatyckim sąsiedztwie, że zawsze myślałam, że biali ludzie są rzadkością. Ale szkoda, że ci wszyscy ludzie stoją nam teraz na drodze. Nie przejdziemy. Poproszę ich, żeby się przesunęli. Przepraszam, nikt mnie nie usłyszał. To było okropne. Już nigdy w życiu się nie odezwę, pora zostać miłym. Nie martw się, Dia, ja się tym zajmę. Okej, i zaraz słuchajcie, będzie to. Min podnosi z ziemi jakiś czyjś baseballowy i zaczyna uderzać im w ludzi. Okej, tego się nie spodziewałam. Hej, głupki! Ruszajcie się, albo was zabiję! Przestraszeni ludzie zaczynają schodzić na bok. Okej, dobra, tak też można, słuchajcie. Zobaczmy, spójrzmy na nieznajomych. Nieznajomi spoglądają w stronę Dii, kiedy przechodzi. Jeden szepcze coś do drugiego, obaj wypuchają śmiechem. Śmieją się ze mnie? Mam nadzieję, że nie. Słuchaj, wiesz co, jeżeli to są jakieś takie głupki dwa, to ja wiem, że może tak się wydawać, ale nawet jeżeli by się z ciebie śmieją, to walić na łeb, tak, tak jak ja zawsze mówię, idziemy. Min dalej tworzy ścieżkę, zostawiając za sobą szlak zniszczenia. Oho, różnie się albo zabiję waszą całą rodzinę, nawet wasze ryby nie przeżyją, rzucę wszystkie wasze ryby na środek ulicy, żeby samochody nie przejechały. Damn, girl! Boże drogi! Wiem, że to wygląda źle, ale Min naprawdę nie jest złą osobą. Zawsze pozwala, by mieć Luigi w Mario. I zawsze jak stoję na jej polu w Monopoli, mówi, że nie muszę płacić. Słuchajcie, no to... Come on, wszyscy potrzebujemy takiej przyjaciółki, ja na pewno. Zgięcie! Już prawie jesteśmy. Dobrze, popatrzmy się na pieska. Zawsze popatrzmy się na pieska. To pies, uroczy pies. Nie wygląda na silnego. Pewnie mogłabym go zabić. Nie
Jezu, jakie kisne. Nie rób tego, chcę go pogłaskać. Spytaj właściciela, czy możesz go pogłaskać, daj mi spytać. Nie, słuchajcie, ja też sobie nie radzę trochę z ludźmi, ale jak widzę uroczego pieska i ten piesek podchodzi do mnie, to ja w takim razie zapytam się zawsze właściciela, czy mogę go pogłaskać. Tylko wtedy czoklet mnie próbuje zabrać na drugą stronę chodnika, będę przybrzydła. Okej, muszę tylko spytać, przepraszam, możemy pogłaskać psa? Lepiej poćwiczę parę razy, żebym się nie pomyliła, kiedy będę to mówić. Przepraszam, możemy pogłaskać psa? Przepraszam, możemy pogłaskać psa? Przepraszam, możemy pogłaskać psa? Dobra, uda mi się. Daj nam pogłaskać psa, albo... Tak, tak też można. Proszę bardzo, nie gryzie. Podbiję ci... czekaj, Min. Zgodził się. A, racja. Pogłasz psa. Ty, ja głaszczę psa. Pies zamyka oczy i się uśmiecha. Najlepsza gra ever. Dokładnie to! Ja prawie się popłakała. Słuchajcie, to jest dokładnie to, jak ja na Twitterze jeszcze byłam, bo teraz jest Elon Musk i Slay. To dokładnie napisałam do takiego tweeta, jak jest pies i on po prostu da się pogłaskać mój cały dzień, słuchajcie. On jest tylko i wyłącznie chmurki, słońce, serduszka, wszystko. Jest jak żyjący dywan. Gdybyś miała psa, jak byś go nazwała? Dobre pytanie. Pom albo Shibę. Ogólnie ta autorka zrobiła grę, którą ja po prostu stanuję, nie wiem, chyba 10 lat temu, niestety nie mogłabym jej nagrać, bo jest całkowicie po angielsku, a jeżeli ktoś zna angielski, Pom Gets Wi-Fi, słuchajcie, to jest tak wspaniała gra, więc dlatego uważam, że możemy nazwać Pom. Co to niby za imię? Fajne. Skrót od Pomeranian. To za proste. W takim razie jak byś nazwała psa, Min? Ja? Ha. Min myśli ze skupieniem na twarzy. Łamacz czaszek. Dia po cichu się z niej śmieje. Oczywiście, że wybrałabyś takie imię. Co? Jest lepsze niż Pom? Co ci się nie podoba z Pom? Okej, czyli to już chyba tyle i idziemy do pana z popcornem. Popcorn, popcorn! Wygląda na zajętego. Poddaje się, pora odejść. Hej dziadku, daj nam popcorn! Albo... Min jest taka odważna. Lepiej zapłaćcie $10 za pudełko. $10? Co to za zdzierstwo? Min uderza pana w kroczek kijem. Dobra, to jest takie trochę mocno drastyczne. Upada na podłogę, jakby został zastrzelony. Min bierze pudełko popcornu z jego tacki. Mam, chodźmy. Nie no, nie jestem pewna. Spójrz na pana z popcornem. Dalej leży zwinięty z bólu. Lepiej stąd iść, zanim dojdzie do siebie i zacznie nas ścigać. Z jednej strony, wiecie, wives, czyli mamy taką delikatną, trochę nieśmiałą jedną żonę i drugą taką małą, ale wkurzoną żonę, także Slay. Z drugiej strony, całkiem to trochę drastyczne, wróćmy na swoje miejsce. O, to mój tata. Tata mi jest na nią bardzo zły, że obcięła sobie tak włosy. Rozmawiam przez telefon po koreańsku, ciekawe o czym mówi. Min nauczyła mnie na razie tylko liczb od 1 do 4. Hana, Dul, Se i to jest do trójki, umiem tylko. Dia musiała marszczyć brwi, nawet tego nie wiedząc, bo Min się odzywa. Chcesz nauczyć się więcej? W sumie? Jasne! Jak mówi się po koreańsku cześć? Annyeonghaseyo! Cześć? Proste to! Nie wie jak to powiedzieć? Dokładnie, a chyba to jest to, Annyeonghaseyo, nie wiem. Saranghae, a Saranghae to znaczy kocham cię. Saranghae. Saranghae? Saranghae. O Boże, czekajcie, że to jest ten mem takie Saranghae! 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 Nikt nie zrozumiał teraz tego żartu. Może wam rzucę jakiegoś TikToka w edytowaniu. Min przygląda się Dee ze skomplikowanym wyrazem twarzy. Co? Dobrze to mówię? Tak, było dobrze! Super! Teraz mogę się witać, tak witać ciebie i Junso. O Boże. To nie wyjdzie dobrze. Nie, 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 czekaj! Nie możesz tak mówić tego do Juna! Ha, czemu nie? Bo to takie specjalne powitanie. Możesz mówić tak tylko do pewnych ludzi, na przykład do mnie. O, to jedna z tych sytuacji, gdzie jeżeli powiesz coś innego, będzie bardzo źle? Tak? Coś w tym stylu. Ciężko to wytłumaczyć. Ale mogę tak mówić do ciebie, tak? Więc mów tak tylko do mnie. Rozumiesz? Rozumiem. Wow, koreański jest skomplikowany. A ty? Jak mówisz cześć? Naucz ją cześć, naucz ją... Lubię pierścić. Nie no, nauczmy ją cześć. Ojejku, powiem wam szczerze, to tego języka ja całkowicie nie znam, nawet nie potrafiłabym tego powiedzieć. Jeżeli ktoś w komentarzu zna, proszę bardzo. Cześć, 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 cześć!
Zobaczmy tutaj na nieznajomych. Nie rozumiem, co mówią. Mam nadzieję, że nie mówią o mnie nic niemiłego. Zobaczmy na tatę Jun i Min. Nadal rozmawia przez telefon. Nie użyła wyrażenia, którego nauczyła mnie Min. Ciekawe dlaczego. Chyba nie za często mówi się cześć w środku rozmowy. Ej, chodźmy już usiąść. Junso pewnie zastanawia się, gdzie jesteśmy. Ma rację, biedny Junso. I możemy przejść na nasze miejsce. Tu jesteście. Gdzie poszłyście? Pies. Dia to bardzo enigmatyczne. Naprawdę? Masz, weź to. Min podaje Di pudełko popcornu. Min, skąd ty masz ten kij? Proszę, nie mów, że zrobiłaś coś złego. Ta, było fajnie. Nie, musisz przestać kraść i zastraszać ludzi. To niebezpieczne, co jeżeli ktoś cię zaatakuje? Pobiję go. Nawet gdyby był niedźwiedziem, zabiłabym go gołymi rękoma. Min, to niemożliwe. Uderzę go bardzo mocno w głowę, tak łup. O mój Boże, martwy. To nie jest takie proste, rozszarpie cię. Ta, jasne. Zrobię unik. Założę się, że mogę zabić dwa niedźwiedzie naraz. Min, nie. To nic nie da. Mózg Min chyba nawet nie wie, co to jest strach. Rety, Jun. Czasami naprawdę brzmisz jak Noel. Noel to moja najlepsza przyjaciółka. Jest tą osobą w klasie, która mówi, ale chwilę, zapomniała pani zabrać pracę domową. Przedstawiłam ją Min jakiś czas temu, ale to była nienawiść od pierwszego wejrzenia. Min chyba chce ją zabić. Pewnego dnia, kiedy Dia stwierdzi, że już nie lubi Noel, zabije ją. Zabije ją na śmierć. Nie rób tego. Może i Noel jest od ciebie wyższa, ale kiedyś ja będę najwyższa. Nie przegram z nią. Czy co to ma w ogóle z czymkolwiek wspólnego? No i gdybym obierała dla ciebie pomarańcze, nie zostawiłabym tych białych nitek. Wife, mój Boże. Noel by je pewnie zostawiła. Co to niby za sytuacja? Po co miałybyście mi obierać pomarańcze? Ponieważ każdy je pomarańcze? Przepraszam bardzo, ja codziennie idę sobie do Pietry i sobie kupuję mandarynki 1,5 kg i je wszeram. Więc pomarańcze to jest to samo. Znaczy nie, nie do końca to samo. Przepraszam bardzo, zaraz powiedziałam bardzo, bardzo dużą głupotę. Mandarynki to nie są pomarańcze. Mandarynki można jeść do oporu. Nie, tak, dokładnie. A pomarańcze można zjeść maksymalnie 2 i to jest koniec. Tak po prostu zapomnij. Okej, zobaczmy sobie dalej. Czy to już było? Spójrz na boisko. Nic interesującego się teraz nie dzieje. Sprawdzę później. Zobaczmy na kobietę. Zostałam oszukana! A tak, bo to był nie pies, tylko dziecko, niestety. Tutaj mamy porozmawiać z Min, albo jedz popcorn, albo porozmawiać z Junem. Porozmawiamy z Min. Min, tak? Zaproponuj jej popcorn, nieważne. Zaproponuj jej popcorn. Dia wyciąga pudełko z popcornem. Dzięki! Szczęśliwa Min łapie garść popcornu i wpycha go sobie do ust. Nieważne. Teraz Jun. Junso, zaproponuj popcorn, coś się stało z Min, nieważne. Co się stało z Min? Nie wiem, popełniła przestępstwo? Policja jej szuka? O niczym takim nie wiem? A co? Cały dzień się trochę dziwnie zachowuje, jakby coś ukrywała. Naprawdę? Nie zauważyłem nic dziwnego. Ja chyba wiem, słuchajcie, co ona ukrywa. Czekajcie. Takie rzeczy, takie rzeczy. Ha, skoro nawet Junso nie jest zaniepokojony, wszystko jest dobrze. Uff, mogę teraz oglądać grę w spokoju. Zaproponuj popcorn. Dia wyciąga pudełko z popcornem. Dzięki! Junso wziął jedno ziarenko popcornu. Możesz wziąć więcej. Naprawdę? Jesteś bardzo miła. O Jezu, to też jestem ja. Junso wziął kolejne jedno ziarenko popcornu. Może, ale teraz właśnie chciałam powiedzieć, że no jak ktoś się pyta, czy chcesz jakby jedno, to ja autentycznie biorę jedno, bo co jeżeli, jak ja wezmę więcej i oni wtedy będą myśleli, o mój Boże, ale zabrała wszystkie, ale jest łakoma. Ja bym nigdy nie chciała tak w ogóle im zabrać tych ich smakołyków, więc tak, tak to rozumiem. Nieważne, dokładnie, jedzmy popcorn. Dia zjada trochę popcornu. 10 na 10, zjadłabym znowu. A, i to tyle? Może teraz coś się dzieje? Drużyna gości teraz miota. Wow, jakieś dziecko z nami rozmawia z tatą. Tato, kto to? To Tim Wakefield, jest miotaczem Knuckleballa. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Zawsze ciekawie się ich ogląda. Knuckleballersi są rzadkością. Ruch tego rzutu jest nieprzewidywalny, jak motel z czkawką. Wow, niektórzy rozmawiają z rodzicami celowo, tak dla przyjemności. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Zawsze jak rozmawiam z rodzicami, rozmowa zamienia się w kazanie o czymś, co zrobiłam źle. Więc rozmawiam z nimi tylko, jeżeli koniecznie muszę. Dlaczego zmienili też łapacze? Bo łapanie
knuckleballa jest bardzo nieprzyjemne i trudne. Jeśli robisz to w miarę dobrze, nikt nie potrafi bardzo dobrze. Dzięki tylko tej umiejętności możesz zostać w drużynie. Mnóstwo miotaczy knuckleballa ma jednego łapacza, który specjalizuje się w łapaniu tylko takiego rzutu. Nazywają się łapaczami osobistymi. Na przykład J.C. Martin zawsze łapał knuckleballa Hoyota Wilhelma. To jest bardzo, słuchajcie, ciekawe, bo my w Polsce absolutnie nie wiemy nic całkowicie o baseballu. I Dow Mirabelli zawsze łapie na knuckleballe Tima Wakefielda dla Red Sox. Ci dwaj zostali nawet razem sprzedani jako zestaw. To taki dziwny baseballowy ślub. I ja mam świetny pomysł! Nauczę się rzucać na knuckleballa, a ty będziesz je łapała. Czekaj, ale czy oni właśnie nie powiedzieli, że ciężko go złapać? I co? Jesteś boginią baseballu. Przeceniasz mnie. Nie jestem taka świetna. Raz miałam szczęście. Miałaś szczęście tyle razy, że nawet nie wiem, o którym razie mówisz. Nie, nie rozumiesz. To zawsze był fart. Wszystkie były przypadkiem. Nie mam specjalnej techniki czy coś. Twoją specjalną techniką jest bycie sobą. Jesteś najlepsza. Za bardzo we mnie wierzysz. Nie jestem taka dobra. Kiedyś zobaczysz, jaka jestem naprawdę, pomyślisz, to tyle? Nigdy tak nie pomyślę. Nawet gdyby udało mi się złapać, na pewno... nawet gdyby udałoby mi się to złapać, na pewno chcesz zostać miotaczem? Czemu nie? Miotacz jest najfajniejszy. Jesteś odważna. Nienawidzę miotać. Czemu? Możesz stać na wzniesieniu i wymiatać przed innymi. Właśnie dlatego. Nie chcę, żeby ludzie patrzyli na każdy mój ruch. Zwłaszcza jeśli jestem jedyną dziewczyną. Jeśli nawalę, pomyślą, że wszystkie dziewczyny są schowe w baseball. To nie nawal. To trudne. W takiej sytuacji zawsze będziesz się bać. W każdym razie będę tam z tobą. Jeśli będzie nas dwójka, obie będziemy musiały nawalić, żeby tak pomyśleli. Więc się nie poddawaj. Ja się nie poddam, jeżeli ty się nie poddasz. To pocieszające. Zawsze byłam sama. Ty i ja przeciwko całemu światu! Okej, zróbmy to. Dobra, kochani. Ja na razie kończę. Ja wiem, w takim momencie, ale... jako że chcę zrobić z tego kilka odcinków, a nie jeden trzygodzinny, to niestety muszę tak to zrobić. Kochani, jutro jest My Child's Lebensborn, Wigilia i Boże Narodzenie to są shorty i potem wrzucam House Slippera, także na razie jutro również będę wam życzyć wspaniałych i Bożych Narodzeń, ale życzę wam bardzo Bożych Narodzeń. Do kolejnego zobaczenia. Cześć!